Siemanko. Cześć, cześć. To co, zaczynamy? No, możemy. Cześć, dzień dobry wszystkim. Tutaj mamy pora. Co, od czego zaczynamy? Od wagi. Tak jak praktycznie co drugi dzień mamy ważenie. Dzień dobry. Oj. Cześć, cześć. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Przyszliśmy z Przemkiem się zważyć. Można zobaczyć wskazanie? Jak? Stabilna waga i okej. Okay. Reszta chłopaków? Radzi sobie? Tak. Jest różnica tam 10-20 deko, to nie ma różnicy. Z każdego poranka i przed każdym posiłkiem się tutaj spotykamy. Całą drużyną, tak? Spotykamy się, mamy godzinę wyznaczoną i jeśli są już wszyscy na miejscu, to zaczynamy posiłek. Czyli nie można sobie wyjść samodzielnie na stołówkę, jednak wszyscy razem chodzicie. Tak, dokładnie. A punktualność jest wymagana? No, wymagana. Są też kary, jeśli za jakieś spóźnienie, więc nie ma łatwo. Jednolity strój to jest podstawa. Głównie mamy to wyznaczone w jeden strój. Nie można też w klapkach przyjść. I telefony wiadomo też nie możemy używać. To jest podczas posiłków. Jajeczko bierz. Tak, białko, panie Marku. Tak jest. Tak, wybór mamy duży, jest można śniadanie na słodko, na słono zjeść. Ja głównie zróżnicowanie, to jest zróżnicowana dieta, tak? Nie codziennie to samo. A jakieś porad dietetyka zdarzało się korzystać, czy raczej tak na... Moj. Na swoim robimy basę z płachem. Tak, dokładnie, tutaj Kacper, głównie dietetyk. Drużynowy. Zdarzało się jakieś konsultacje przebyć z dietetykiem. To wiadomo, no... Tak jak to jest z samochodem, jak to się mówi. Jak paliwo się wleje, tak będzie się grało, tak? Dobra, to chyba na tyle, potem owoc. Krwiaczek się, bąbelek się zrobił. Wczoraj żeśmy to zrobili elegancko. Ja tak samo zrobię jak wczoraj, jak przed treningiem. Dzisiaj się czułem blisko ciebie, wiesz? No. Chcę być w telewizji. Jak zawsze. Czemu dzisiaj? Piękna pogoda.
widziałeś. Nie, Przemek. Nie muszę. Jak Przemek po treningu? Zmęczony? No, trening na pewno został dobrze wykonany. Ciężki też był. Mieliśmy dzisiaj większa część treningu była przeznaczona u mnie z piłką, podania, w schematach też, gierki na dużym placu już. A takie zmęczenie jakieś odkłada się już w nogach, bo to kolejny tydzień, kiedy trenujecie po dwa razy dziennie? Przedwczoraj graliśmy mecz, teraz kolejny przed nami jutro, już dzisiaj ta regeneracja, po wczorajszej regeneracji już lepiej się czujemy. Co teraz po treningu? Od nowa. Czyli? Czyli zimna woda. Akurat tutaj mamy w basenie całkiem fajną zimną wodę do regeneracji. Widać, Fabi swoje zrobił. Ty za nim. Nie. Ja spokojnie. Tam idę. Jak Fabi? No serio? Może dwa stopnie cieplejsza niż tu. Zobaczymy, co trener pokaże na treningu nam, co będziemy robić. No, czuję po prostu, że mogę wyjść i nic nie mam jakiegoś max zmęczenia, więc cieszę się, że jest ten drugi trening. Pokaż, jak wygląda wyposażenie zawodnika na trening. Co tam bierzesz ze sobą? Na pewno buty. Buty to na pewno. Ochraniacze. Nadajniki mamy, GPS-y takie, które monitorują nasz tak jakby ruch, bieg, i zegarki tutaj mamy, więc jest trochę tego. Buty muszą być zawsze dostosowane do odpowiedniej nawierzchni. Akurat mamy fajną pogodę, na pewno laneczki się przydadzą. Akurat ja wziąłem dwie pary dzisiaj. Zobaczmy. Lanki, czyli jaka to jest podeszwa? Pokaż proszę. Laneczki ja może ze swoich nie pokażę, bo tak mam niezbyt w dobrym stanie są. Ale no. A inne opcje? Inne opcje? Tutaj mam miksy. Akurat te wziąłem, bo po prostu mam starsze tamte buty i po prostu no, na wszelki wypadek zawsze drugą parę wezmę ze sobą. I zaczynamy do tyłu. Dzisiaj już dwa treningi za tobą. Powiedz, jak spędzasz ten krótki, ale jednak jakiś wolny czas na zgrupowaniu. W jaki sposób odpoczywasz? No wiadomo, no, najważniejsze też jest regeneracja. Korzystam z niej jak najbardziej mogę. No, wykorzystuję to w sposób, na przykład śpię dużo. Albo jakieś masaże lub rolowanie, to też wchodzi w grę, więc też dokładnie i no mówię, no. Widzę, że przemeblowałeś trochę łóżko. Co jest, co było z nim nie tak? No po pierwszym dniu już, pierwszą noc tak słabo trochę przespałem i po prostu musiałem zmienić materac, bo nie lubię na miękkim spać, więc... Może na podłodze? No, może aż nie na takiej twardej,
ale to jest wystarczająco dobre. Masz pokój z Miłoszem Kozakiem. Można powiedzieć, że na boisku trochę rywalizujecie też ze sobą o pozycję gdzieś tam na lewej lub prawej stronie pomocy, ale poza boiskiem widzę, że w dobrej komitywie żyjecie. Tak, dokładnie. No wiadomo, rywalizacja jest w całej drużynie. Na boisku po prostu wychodzimy już każdy ze swoimi celami, jakie sobie założył, tak? A poza boiskiem to już wiadomo, no jesteśmy drużyną, akurat wyszło tak, że na tej samej jesteśmy pozycji i dobrze się trzymamy. Przemek Płacheta, polski piłkarz, kojarzysz może? Jedno skojarzenie, szybki jak błyskawica. Bardzo dobry zawodnik. Staranny, przykłada się do swojej pracy. Przemek Płacheta. Przemek Płacheta? Fajny chłopak. Przemek, dobry kumpel, szczery człowiek. Bardzo dynamiczny, szybki zawodnik, obdarzony bardzo dobrym dryblingiem, bardzo pracowity, skoncentrowany na zadaniu, skoncentrowany na przygotowaniu, na rozwoju własnej osoby i bardzo przydatny drużynie i na pewno drużyna może mieć z Przemka bardzo dużą pociechę. Dzisiaj dziękuję bardzo. Jutro jest do wykonania kolejna praca przed nami. Postaram się o jak najlepszy rezultat, żeby też wiadomo wykonać tą pracę, bo to jest główne założenie też i przy okazji ten wynik postarać się lepszy. No i jakbyś jeszcze na koniec zaprosił kibiców na 2 marca na pierwszy mecz ze Stalą? Chciałbym właśnie zaprosić wszystkich kibiców na pierwszy mecz rundy wiosennej 2 marca o 13:45. Ucieszymy się, jeśli będziemy mogli przy większej liczbie kibiców grać i damy na pewno z siebie wszystko.